No dzień dobry. Dzisiaj o błędach przy uprawie hortensji. No dużo mam tych pytań ciągle o tych hortensje. Bo piękne kwiaty, nie można powiedzieć, Michalina, nie? Piękne. Cudowne kwiatki i każdy by chciał mieć i uprawiać z powodzeniem. I po kolei wymienianie tych błędów na filmach czy w odpowiedziach, to nie jest pełen obraz tego, co bym chciał powiedzieć. Postanowiłem zrobić taki filmik spójny, jak najwięcej tych błędów wytknąć i może wtedy nam się coś uda zrobić. Raz, ale dobrze. Dobrze, pani Michalina. Pierwszy, zaczniemy od kupna tych krzewów. Tak? Bo co innego, jak sobie sami ukorzeniamy. Ja tu sobie porościnałem stare egzemplarze, porobiłem odkłady, czyli podzieliłem stary krzew na kilka i posadziłem. Konkretnie były to dwa krzewy, zrobiłem to 2 lata temu i mam już taki efekt. Tu aż mi się położyły hortensje na ziemi, były piękne, niebieskie. Te widać, że wybarwiają się tak, no, tak fajnie. Ale tak. Miejsce zakupu, słuchajcie. To było kupione ze szkółki. Pan nas przepraszał, tak? I to są hortensje ogrodowe, to są hortensje ogrodowe. Głównie będziemy mówili o hortensjach ogrodowych. Pan nas cię przepraszał, że ona taka mizerna. Miała kwiatka. Tak. Nawet jest chwast. Tak. Taka będzie. I my temu panu wierzymy. I zobaczcie, ta hortensja ma już ze 2 lata, a może więcej, ma stare pędy. Ona przeżyła już ze 2 zimy w tej doniczce. Nieważne, że pod osłoną, w jakimś nieogrzewanym tunelu foliowym, ale przeżyła. Tak, ona była rozmnożona u nas. Tak, z przeznaczeniem na uprawę w gruncie. I mimo, że jest mizerna, to ja ją 1000 razy bardziej wolę do uprawy niż tą hortensję zakupioną w kwiaciarni. Ta jest w tej chwili cudowna, może ładniejsza aż nawet od tej, którą już uprawiam. Ale słuchajcie, ta hortensja jest na okazję. Michalina jakby miała imieniny, to by mi taką hortensję podarował. Tak, może komuś, kto ma ogródek, ma akurat w pustą grządce, albo ma fajną donicę przed domem, tak na miesiąc, żeby sobie postawił jako kwiatek doniczkowy. Te liście tutaj, no bo ona została kupiona wczoraj, stała pierwszą noc tak naprawdę na zewnątrz. Pierwsza noc na zewnątrz. Jest końcówka sierpnia. Jest końcówka sierpnia. A co dopiero, jak my ją kupimy już w maju taką, albo w kwietniu. Nieraz w marcu, to do tej pory to już są suche badylki. To słuchajcie, zostało wyprodukowane z zeszłego roku. Tu jest masę nawozu, masę podlewania, szklarnia i do przodu. To jest produkowane na kwiat doniczkowy, na jakieś okazje, z okazji czegoś. Kupujemy komuś, darujemy, ale zaznaczamy, że niekoniecznie musi to być w ogródku. Zaraz pokażę, co z taką hortensją dzieje się po roku. Także kupujemy u znajomego szkółkarza. Nawet jak ma taki materiał jak to. To jest zahartowane. To przeżyje. To jest do uprawy w gruncie. To jest kwiat doniczkowy. Kupiliśmy kwiat doniczkowy. To jest ogromna ilość nawozu. Tu jest systematyczne podlewanie, czyli traktujemy go jak kwiatek imieninowy. Szybko podlewamy, obficie nawozimy i póki wytrzyma, jest piękny. Ale potem niestety musimy go wyrzucać. Tak wygląda już na drugi dzień. Jego listki, ten nawóz tu zawarty w tej bryle. Jest go tak dużo, że ma o wiele spóźnimy się z podlewaniem. Już hortensję pali. Tu wykopałem hortensję z zeszłego roku, którą Michalina też kupiła w kwiaciarni na potrzeby filmiku. Tak wygląda po roku. I takie mi zdjęcia przysyłać.
że macie takie hortensie. Nawet pani Ania miała taką hortensię. Ja też mam takie hortensie, bo szkoda wyrzucić. A może, a nóż, może urośnie. No urosło. No urosło. Jeżeli byśmy z tego zrobili odnóżkę, bo reszta jest martwa. Tak? I posadzili do gruntu, to może coś z tego być. Ale ta odmiana, a ta odmiana, to dwie różne hortensie. Ta ma być piękna w donicy, ma kwitnąć niezawodnie, uprawiana w szklarni i nigdy nie wytrzyma tak zimy, co ta hortensja przeznaczona do ogrodu. W ogóle my nie powinniśmy w Polsce sadzić tych hortensji ogrodowych. One nie są z naszego klimatu, one tu nie wytrzymują. Ale jest kilka już odmian, które się hodowcy dohodowali, że jest to możliwe. Jest to możliwe, żeby mieć takie hortensje. Czyli jak już to sadzonkę z tej hortensji możemy uratować. Ona się bardzo ładnie ukorzeniła, jak widzicie. Ale czy da kiedykolwiek kwiaty? Nie wiem. A Michalinka, powiedz mi jedno, bo to też może być atutem. Ile dałaś za tę hortensję piękną, którą wyrzucimy? No uwaga, 90 zł. A za tą hortensję? 25. I dostałaś jakiś rabat? Tak, 5 zł jeszcze rabatu dostałam. Bo kupowałaś u? U znajomego szkółkarza. U pana Wojtka. No, zobaczcie. To też jest argument. To też jest argument. Teraz powiemy o tym, gdzie nie sadzimy hortensji ogrodowych, a gdzie sadzimy. Tu jest hortensja piękna. Bardzo duża, bardzo ładna. 1-2 kwiatki. Zima była taka, jaka była, czyli jedna z ostrzejszych w ostatnim dziesięcioleciu. W zeszłym roku na ładnie kwitła. 2 lata temu, kiedy zimy nie było, to w ogóle pięknie kwitła. Ale to jest pełne słońce. Pełne słońce. Ta hortensja zimą w nocy zmarznie i w dzień, skoro słoneczko wyjdzie, natychmiast rozmarza. Jej komórki nie mają tego momentu, żeby powolutku rozmarznąć, żeby się nie uszkodziły. Ona natychmiast rozmarza, wieczorem co? Natychmiast marznie. A co tu dopiero wiosną? Kiedy przymrozek, kiedy w dzień już było 24 stopnie ciepła, a w nocy mamy 5 stopni mrozu. Te nagłe zmiany temperatur po prostu zabijają te pędy. Hortensja marznie do samej ziemi, a kiedy odbija ziemi, już kwiatów nie ma. Nie sadzimy hortensji także z innymi krzewami bezpośrednio przy nich albo z bylinami w miejscu, gdzie ta uprawa jest intensywna. Zobaczcie, wszystkie byliny mają być takie ho, ho, ho. Bukszpan nie może być żółty. Tak? Tu potrzebny jest nawóz. Czy to będzie gnojówka, czy to będzie jaramila, czy to będzie azofoska, czy jeszcze inny nawóz organiczny w postaci obornika, to hortensję gna to do góry, albo hortensja zasycha w konkurencji, jak nie jest dbana razem z tymi bylinami czy krzewami. Ale przeważnie jest tak, że dbam o swoje ogródki i zobacz, Michalina, jakie gigantyczne liście. Piękny. Ta hortensja ciągle rośnie. Ona tu ma młode liście jeszcze w serduszkach i ona rośnie. I teraz za 1,5 miesiąca przyjdzie pierwszy, większy przymrozek i jest po hortensji. Ale kwiatów nie miała. Bo te pędy zieleniutkie, bo te pędy delikatne. One natychmiast zmarzną. Kwiatów nie miała. No nie ma żadnych. I pamiętam, że w historii ona może miała tu kiedyś ze 3 kwiaty. Ale więcej nigdy nie miała. Zawsze jest taka ładna, liściasta. Żeby te liście były kolorowe jeszcze, no to by było fajnie. Pokażemy taką hortensję wam w takie miejsca, która się nadaje, ale nie ozdobna, z kwiatów. No i jesteśmy przy takiej hortensji. W bylinach, w krzewach, w różnych. I teraz tak. Tu wystarczy. No, puściła mi kilka pędów poprzedniej odmiany. Ona się zaraziła od hosty, tak? Tak, ona się zaraziła od hosty. O, i ja te pędy usuwę. I tu podejdź bliżej. Patrz, to jest hortensja ozdobna. Z listków ma białe pędy,
pasmo biało-zielone, nawet w trzech kolorach. Zobacz. Nie wiesz, co to za odmiana? Nie wiem, co to za odmiana, ale się dowiemy. Zobacz. Takie różnokolorowe liści. To jest hortensja ozdobna z liści. Niech ona sobie marznie do ziemi, nie? Tu leje się gnojówka z mojej oczyszczalni. Tak, ale im ładniejsze teraz te liście, jakby ona miała takie liście jak tamta poprzednia, prawda? To by była super. A tu jest hortensja, która powinna kwitnąć. Tak? Obok niej. I czy wolimy tą hortensję, która ma mieć kwiaty, a ich nie ma, czy ta hortensja, która jest ozdobna po prostu z liści. Czyli takie hortensje ozdobne z liści możemy posadzić na pełnym słońcu, możemy posadzić w krzewach wysoko nawożonych, bo ona ma inne funkcje ozdobne. Tu stoimy przy hortensji, tu mamy azalię, tu mamy hortensję. Tu jest hortensja, która jest odratowana właśnie z takiej z kwiaciarni. Ale rośnie tu kilka ładnych lat, a może kilkanaście. Raz był jeden kwiatek. Charakteryzował się on tym, że po obwódce były fajny ten okwiat, a w środku były takie tylko pączki. Oczywiście przy mojej glebie kwaśnej też była niebieska, ale było to tylko raz. A teraz po prostu czekam. Czekam, aż kiedyś może zakwitnie. Teraz powiemy, gdzie powinno się sadzić hortensję, gdzie to jest najbezpieczniejsze, bo pamiętamy o tym, że to jest roślinka z innego klimatu i u nas tylko może rosnąć w miejscach szczególnych, ale wyeksponowanych, prawda? Czyli ja z mojej praktyki kilkudziesięcioletniej wiem, że najlepiej rośnie przy budynku mieszkalnym, ewentualnie przy budynku gospodarczym, ale od północnej strony. Czyli tam mamy północ, tu mamy południe. Słońce tu sięga rano i sięga wieczorem. Hortensje powolutku marzną, hortensje powolutku zamarzają. Hortensje dużo ciepła odbierają z tego budynku. 10 metrów dalej będzie 15 stopni mrozów. Tu przy tej ścianie będzie 5. Gwałtowność zamarzania i rozmarzania rozkłada się na kilka godzin. Nie pali je tu słońce. Mimo, że ich tu prawie w ogóle nie nawożę, rosną i kwitną, choć dopiero mają 2 lata. Ewentualnym miejscem do sadzenia może być także ściana zachodnia, czyli hortensja nie rozmarza też gwałtownie. Dopiero powolutku, przez pół dnia powietrze się nagrzewa, dociera tutaj, do tej wschodniej ściany. Dopiero po obiedzie przychodzi pełne światło, gdy hortensja jest już rozmarznięta. Tak samo będzie to wieczorem. Te wszystkie części betonowe, ta ściana nabierze jakiejś temperatury w dzień i na noc po prostu będzie powolutku się stygła, oddając ciepło tej hortensji, poprzez co ona tak gwałtownie nie zamarznie. No i teraz tak, sadzenie. Sadzenie. Nie sadzimy tej hortensji do gruntu z kwiaciarni, bo ona była hodowana w innym celu i może wyglądać po roku. Tak. No może jest jakieś piękno w tym, ale mi akurat się nie podoba. Zobaczcie, tak jak była wsadzona, tak ta bryłka korzeniowa pozostała. Była ponad rok w ziemi. Ta hortensja ma taki system korzeniowy, ta z kwiaciarni. Gdzie niegdzie mały korzonek, bo nie ma potrzeby, żeby tych korzeni było więcej. Tu jest tyle nawozu w tym podłożu, że te kilka korzeni sięgną ten nawóz. Natomiast ta od pana Wojtka ma taki system korzeniowy. Tu jest korzonek na korzeniu. Tak chce to żyć. To widać
Bardzo chcę żyć. Czyli tą posadzimy, pani Michalino, tego pana Wojtka. No i cóż, powiedzieli wam w kwiaciarni, powiedzieli wam gdzieś, że Hortensja robi kwaśny. Kupujecie ziemię, tak, kwaśną, jeszcze pewnie od rododendronu. Wsypujecie dołek w dobrej wierze. No słuchajcie, jak nie być zadowolony z takiej ziemi? Czarny, piękny, z worka, z kwiaciarni. Daliście 20 zł. Tak. I sadzicie tę hortensję. I czekacie. A ona taka. A ona taka. Źle. Niedobrze. Sadzicie. To od pana Wojtka. U pana Wojtka sprzedawała pani Ania. No i też nie za bardzo wie, słyszała, że hortensje lubią kwaśne, tak? Pani weźmie jeszcze, żeby dobrze rosła, tak? Tego torfu kwaśnego. Pani nasypie w dołek. Tak, posadzi. Ładnie, głęboko. Przykryje tą ziemią, bo przecież ona powinna być po całe, same liście. Tak, no daliśmy jej co tylko chciała. Jeszcze ze dwie odżywki. Najlepiej. Tak, no i ma to pięknie rosnąć. Źle będzie miała po roku taki krótki, lichy korzonek jak ta. Bo przecież stoi w samym dobrym. Nawóz ma pod ręką. Jak ona będzie się starała o to, żeby rosnąć? Do tego posadzona za głęboko. Każda gałąź się łuci korzenia samodzielnie. No, jeden wielki chaos. Tak nie robimy. Tak nie robimy. To dobre podłoże. I to jest właśnie błąd nawet przy wszystkiego rodzaju sadzenia. Nie dajemy samej tej supej ziemi. Tak, bo roślina nie będzie czuła potrzeby, żeby gdziekolwiek indziej puszczać korzenie, bo przecież tu ma wszystko co najlepsze. Nic więcej nie musi szukać. Temu torfowi dziękujemy. O, ja go większość wyrzuciłem. Słuchajcie, może macie taką ziemię jak ja. Piasulek. Piasek. Tak? Piaseczek. Fajnie. Dobrze. Ja dodam trochę tej ziemi. Czarny, ładny. Do tej z woreczka. Ale ja tylko dodam. Ja to wymieszę. Jej tu ma być 1/5, jak lepsza ziemia, 1/10. Ona ma tylko poprawić strukturę mojej gleby, czyli to, co ja tu podleję, to, co ja tu wsypię nawozu, ma się tu łatwiej zatrzymać. Tak praktycznie tego torfu nie widać. Lekko zakwasiłem przy okazji, bo hortensja znosi o czym kwaśnie. Jak chcecie mieć takie niebieskie jak ja, to można. No i teraz wystarczy mały otwór, nawet ręką. Sadzamy hortensję na tym samym poziomie, w którym rosła w doniczce. Jeżeli ten korzeń już jest bardzo zbity, możecie go troszeczkę porozrywać, ponacinać, żeby sprowokować rozkrzewienie tego korzenia. Tak, tu nawet już się trafiałem takie, zobacz korzenie. Jakie ładne. Tak, ten korzeń puści od razu młodziutkie korzenie w to podłoże. Zwykłe. Takie, piaszczyste. Czy gliniaste, ale w taką ziemię, jak macie w całym ogródku. Możecie odrobinę dodać. Nie sypiemy tu na zimę. Teraz żadnych nawozów. Tak, ta hortensja, póki będzie głodna, póki będzie się bardzo starała znaleźć coś do jedzenia, ten korzeń, ta bryła korzeniowa jej się będzie rozwijała. Ona na wiosnę już będzie miała około 0,5 metra średnicy. Latem będzie to 2 metry średnicy. Cokolwiek posypiecie gdzieś z boku, gdzieś podlejecie czymś, to ta hortensja to chętnie wykorzysta. Ale uważajcie. Nie za dużo, bo można także zrobić hortensji krzywdę.
zbytnie podlewanie, nawożenie spowoduje, że ona znowu będzie rosła do listopada i znowu wam zmarznie. Teraz nawożenie. Jak widać, moje hortensje są w miarę bladziutkie. Tak, widać efekty niedoboru niektórych składników. Jedne bardziej, drugie mniej, ale wszystkie mają przebarwienia jasne. I już nie ma młodych liści. Pędy w połowie sierpnia już przestają rosnąć. Nie ma przyrostu. Zawiązuje się pąk kwiatowy i ten pęd obleci z liści jeszcze w październiku. Nie w listopadzie czy w grudniu, tylko jeszcze w październiku. A to dzięki temu, że ostatni nawóz to nawóz z głównego nawożenia. Jak ktoś ma jeszcze słabsze, może to uzupełnić jakimiś nawozami organicznymi, które nie mają dużo azotu, ale mają za to innych pierwiastków bardzo dużo, albo po prostu mają biologiczne życie w sobie, co poprawia przyswajalność składników pokarmowych. Tak słabo nawożone hortensje gwarantują nam lepsze przezimowanie. Hortensje przenawożone, czyli jeszcze oprócz tego nawożenia pierwszego, podstawowego w połowie marca, jeżeli dostaną nawóz w czerwcu i w lipcu, to rosną do samej zimy. Nie zdążą zdrewnieć i wtedy bardzo szybko marzną i nie możemy się cieszyć kwiatami. Ja nawożę tylko raz, a nie raz i wcale. Jak widzę, że już troszeczkę zbyt mocno rosną, to po prostu nawet tego nawożenia w marcu nie daję i bardzo mało podlewam. To znaczy, póki hortensje nie zwiędną, to ja ich nie podlewam, bo dostatek wody, dostatek nawozu też pędzi je bardzo do góry. No i co na koniec? Wszystko to, co nie powiedziałem, możecie znaleźć jeszcze w takim poradniku. Tu są nawet odmiany przez nas polecane. Gdzie te odmiany znaleźć, Michalina? Poradnik jest tak podzielony, że jest gatunkami podzielony. Tak. Więc są, jest hortensje. I hortensja bukietowa, jest ogrodowa i na końcu każdego rozdziału, czyli tak jak masz hortensję ogrodową, są polecane gatunki hortensji. Piękne zdjęcia, niektóre nasze, niektóre od Związku Szkółkarzy Polskich, niektóre od naszych widzów. Tak są jak polecane właśnie. Mamy te odmiany. Tak, które owocują nawet niektóre na pędach jednorocznych. Czyli mimo, że nam zmarznie, to jeszcze potrafi nam zakwitnąć na tych młodych pędach. Także polecamy nasz poradnik. Znajdziecie go w naszym sklepie internetowym zielonopogotowie.pl. I oprócz hortensji ogrodowej, oprócz tych informacji, które tutaj były na filmiku, jest dużo więcej również na temat rozmnażania, ale też pozostałe gatunki, wszystkie hortensje. Następny filmik będzie dotyczył hortensji bukietowych, bo też często piszecie, że kwiaty małe albo nie ma ich w ogóle, a zwłaszcza w pierwszym roku i czego to jest przyczyną. Ale o tym potem. Do zobaczenia.